Dzień dobry, szanowni. No trudno o tym wszystkim mówić, ale rzeczywiście był to raczej smutny dzień. Dla mnie z dwóch powodów smutny. Po pierwsze dlatego, że ustawa, która demoluje polski ład medialny, no dobrze, na razie hipotetycznie, ale też się umówmy, że daleko nie jest, jednak przeszła przez polski Sejm. Po drugie dlatego, że się pomyliłem. Może ktoś z was pamięta, znaczy boję się, że ktoś z nas może pamiętać, jak was uspokajałem, żebyście się nie martwili o TVN, bo nic mu nie grozi. Bo to, co się w tej chwili dzieje, cała ta dyskusja, to jest dyskusja na potrzeby przykrycia jakichś łajdactw i chucpy, która się w obozie władzy czasem pojawia. Coś przykryją, trochę pohałasują, ale dadzą TVN-owi spokój. Ale się okazało, że mają rozmach. I to większy niż nie tylko mnie się wydawało. Ale kiedy trochę podrapać, zobaczyć z bliska, to nawet możemy to zrozumieć. Oni tam dawno temu zauważyli, że ta równia jest pochyła. I że jak tak dalej pójdzie, to do 2023 roku żadnych dobrych wyników wyborczych dowieść się nie da. I że trzeba zacząć reagować i działać już w tej chwili. Trzeba się dobrać do pana Banasia i wreszcie go usunąć z niku, bo co jakiś czas opisuje rzeczywistości, których obóz władzy wolałby nie widzieć. Trzeba się dobrać do TVN-u, bo czasem Tusk tam będzie chciał zawitać, a że ogląda TVN więcej ludzi niż publiczną, no to da się Tuskowi możliwość głoszenia tych swoich lewackich łgarstw. Na to władzy wcale nie służy. Gdyby tak to zostawić, to szanse na zwycięstwo są raczej umiarkowane, więc trzeba zacząć działać. No to właśnie zaczęto działać. Zresztą przy tej okazji pokazano nam znowu coś, do czego obserwowania, dostrzegania i zapamiętywania was nakłaniam i będę nakłaniał nieustannie. Zobaczcie, jak przy tej okazji znów nam pokazano, jak nas się lekceważy, jak nami się pomiata, jak nas się nie szanuje, jak się w nas nie dostrzega ludzi, którzy o czymkolwiek decydują, którzy są wyborcami, którzy są suwerenem. Oni tam są zamknięci w tych swoich kastach i rozgrywają te swoje gierki, jakbyśmy się mogli tylko temu przyglądać jak futbolowym rozgrywkom. Bez cienia żenady wyprawiają rzeczy, które my obserwujemy, ale ich guzik obchodzi, czy my z tego wyciągamy jakieś wnioski, czy nam się podoba to, czy nam się to nie podoba. Ten cały spektakl, ten cały cyrk było widać wczoraj w Sejmie chyba najwyraźniej. Od tych wszystkich pohukiwań, aż po tą nieszczęsną reasumpcję, którą widzieliśmy niestety nie po raz pierwszy, niestety znowu w wykonaniu tej ekipy. Posunął tam się do wszystkiego już bez żadnego mrugnienia okiem. Oni nam ze zmarszczonym czołem i poważną miną wmawiają, że cała ta ustawa jest właśnie po to, aby dało się trzymać z daleka od polskiego rynku medialnego kapitał pochodzący z handlu narkotykami. Oni wiedzą, że jest to tak zidiociały argument, że głowa boli, ale on nam wcale nie jest potrzebny. Oni na nas uwagi nie zwracają. Oni dostarczają tego argumentu kilku kolesiom, którym jest potrzebny w jakiejkolwiek innej dyskusji, które będą musieli argumentować, dlaczego wsparli ekipę władzy przy tym projekcie. Wiedzą, że argument jest idiotyczny, ale to nieważne. Kończyła nam się większość, bo Gowin opuścił koalicję. To się stworzy na nowo. Nie ma żadnego problemu. Właśnie sięgając po tych kolesi, bo zawsze jest takie statko ludzi, którym ta robota jest nieprawdopodobnie potrzebna i oni zasilą każdy obóz władzy, jak będzie trzeba. To są ludzie, którym nie przeszkadza to, z kim się będą zadawali. Będą się zadawali z ludźmi, którzy nam zafundowali wybory kopertowe. Będą się zadawali z ludźmi, i nie będzie im to przeszkadzało, którzy do Trybunału Konstytucyjnego wysłali kawalera Krzyża Zasługi w PRL-u. Też im to nie będzie przeszkadzało. Nie będzie im przeszkadzało, że będą się zadawali z różnego rodzaju biznesmenami covidowymi, którzy do dziś się nie rozliczyli z tych pieniędzy ani z tych transakcji. Kompletnie nie będzie im to przeszkadzało, bo potrzebują tej dobrej roboty. Zresztą zobaczmy ich z bliska i w detalach, niektórych z nich. To jest modelowy politolog, magister politologii. Ja bardzo szanuję politologów, ale tak od doktora w górę. Niżej to są ludzie, którzy czegoś się nauczyli, ale nie potrafią na tym nawet zarabiać. Byli zawsze samorządowcami albo jakimiś politykami niższego szczebla, więc teraz, kiedy im zaproponowano pozostanie w tej polityce, ba, podniesiono im pensję o kilkadziesiąt procent, no to jakoś się trzeba zachować. Takie statko ludzi zawsze się znajdzie. Na nich zawsze będzie można liczyć, a ta korupcja jest rozpasana od godzin właściwie, nawet nie od dni, w polskiej polityce do nieprawdopodobnych poziomów. Nawiasem mówiąc, przy okazji tej politycznej korupcji, dość ciekawe towarzystwo przyjęliście pod swój dach, szanowni rządzący. Bo z całym szacunkiem, drodzy państwo, albo jesteście dyslektykami, albo dyskalkulikami, albo daltonistami. Mieliście cztery przyciski do dyspozycji. To nie jest nadmiernie dużo. Co więcej, przyciski są kolorowe. Jeżeli potraficie liczyć do czterech,
albo chociaż nie ruszacie ze świateł na czerwonym, to nie powinniście mieć żadnych kłopotów z głosowaniem. A jednak mieliście. I to cykliczny. Dopiero w końcu pan prezes musiał walnąć pięścią w stół, zabrać swoich kolesi poza salę plenarną obrad Sejmu, was wziąć na spytki i przypomnieć, po co wam właściwie zaproponowali tę robotę. Wtedy wróciliście na salę, już się nie pomyliliście, bo pani marszałek Witek zarządziła reasumpcję głosowania. Największe łajdactwo, jakie sobie można wyobrazić w tym parlamencie, bo w ten sposób głosować do skutku można właściwie każdą ustawę. Złamano nie tylko regulaminy, nie tylko prawo, nie tylko przyzwoitość, wszystko tam połamano przy tej okazji, a jednocześnie pokazano nam, że czasem jakieś dla zwykłej higieny nieistotne głosowanie ta ekipa być może pozwoli sobie przegrać, ale jeżeli ono będzie ważne i kluczowe, to będzie reasumpcja głosowania, bo to jest znakomity, bo to jest genialny wytrych. Proszę wybaczyć, szanowni państwo, bo nie jestem autorem tej myśli, ale ona coraz częściej się pojawia i warto ją co jakiś czas przypomnieć. Jeżeli będziecie głosowali do skutku każdą ustawę, to coraz łatwiej będzie nam sobie wyobrazić reasumpcję wyborów. Mamy jakieś bezpieczniki, tak? Komisję wyborczą, Sąd Najwyższy, wolne żarty. Przekroczono wszystkie granice, ale nikt na to już nie zwraca żadnej uwagi. Po prostu mamy wakacje. Jeżeli powstanie kiedyś lista światowego dziadostwa UNESCO, to będziemy ją otwierali. Zrobiliśmy najgorsze w polityce do zrobienia rzeczy. I kompletnie nie jesteśmy tym zażenowani. Znaczy, my może tak, ale tam ludzie, którzy pielęgnują swoją władzę za wszelką cenę, kompletnie tym się nie przejmują. Mam tak całkiem przy okazji chyba złą wiadomość dla tych wszystkich, którym się wydaje, że TVN-owi da się zamknąć usta. Nie pracuję w TVN-ie i nie pracowałem nigdy w TVN-ie, nie z tego powodu bronię tej stacji. Chociaż zawsze chciałem tam pracować, ale progi były za wysokie. Zresztą udowodniono mi to całkiem niedawno bardzo czytelnie. Nie w tym rzecz, nie chodzi o TVN, chodzi o ład medialny, ale TVN jest tego przykładem, pierwszą ofiarą. Może być. Jeżeli wam się wydaje, że TVN przestanie nadawać, to jesteście w monumentalnym błędzie. Nie przestanie nadawać. Będzie nadawał z całą pewnością. Stanie się radiem Wolna Europa naszych czasów. Będzie dziennikarską relikwią. Będzie poszukiwany, wysłuchiwany, odnajdywany, cytowany i oglądany. Obawiam się, że nadal bardziej niż telewizja publiczna. To, co zrobiliście albo co próbujecie zrobić, jest kontrproduktywne. Trudne słowo, ale jego znaczenie będziecie poznawali, szanowni państwo, dzień po dniu i miesiąc po miesiącu, aż do wyborów. Które to wybory prawdopodobnie odbędą się na wiosnę. I to jest właściwie jedyna, najważniejsza konkluzja, która powinna płynąć z tego, cośmy wczoraj obserwowali. Powinniśmy być przygotowani na to, że taki scenariusz nam się szykuje. I właśnie do tego próbuję się doprowadzić. Więc po raz kolejny będę apelował do was, żebyście obserwowali i zapamiętywali. Co prawda, w korespondencji, którą dostaję od pewnego czasu, coraz częściej pojawia się głos, który mówi: panie czyż, pan wygłasza te swoje kazania, które się składają z oczywistości. Dla naszego środowiska nie ma w nich nic nadzwyczajnego. My to wszystko wiemy. Nie ma sensu powtarzać rzeczy oczywistych. To powiem tak, wiecie, co się dzieje, kiedy przestaje się mówić o rzeczach oczywistych? One przestają być oczywiste. Warto o tym pamiętać, bo mniej więcej na to obliczony jest cały ten bój o media, który w tej chwili się przez Polskę będzie przetaczał. Żebyśmy przestali mówić o rzeczach oczywistych, żebyśmy za oczywiste zaczęli przyjmować inne treści, inne rzeczy, inny przekaz. Do tego sprowadzona jest cała ta procedura, którą w tej chwili wdrożono. Naprawdę warto ją widzieć i warto pamiętać o tym, że dopóki możemy mówić o rzeczach oczywistych, one będą oczywiste. Jak przestaniemy o tym mówić, bo nam się nie będzie chciało albo ktoś nam nie pozwoli, to będziemy musieli przywykać do całkiem innych oczywistości. Mimo wszystko dobrego urlopu wam życzę, jeżeli jesteście teraz na urlopach albo jeżeli się na te urlopy wybieracie. To lato kiedyś minie i będzie trzeba się z bliska przyjrzeć jesieni. Będzie ważna, z całą pewnością. Więc nie po raz pierwszy i też nie po raz ostatni, jak się boję. Apeluję do was, patrzcie, przyglądajcie, wsłuchujcie się. Teraz szczególnie ważnie przyglądajcie się kilku nazwiskom i ich drodze zawodowej, bo niedługo się dowiemy, kto i jakie funkcje będzie piastował, a będziemy się mogli tylko domyśleć, za co. Dajcie znać, czy chcecie o tym podyskutować. Zostańcie z nami. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jak widzicie, z każdym tygodniem to się może robić coraz ważniejsze. Szerokości.